Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas, to przede wszystkim. Pisaliście mi w komentarzach pod ostatnim odcinkiem, że odblokowałem sobie Hyundai'a i rzeczywiście jest. Napęd naprzód, jest to pierwsze bardzo ładnie wyglądające auto w tej grze. Bardzo podoba mi się tył tego samochodu, chociaż może tylne lampy mogłyby być inne, tak? Cały ten wygląd coupé jest po prostu świetny, no co tu dużo gadać, tak? Bardzo fajnie wygląda. Później będziemy mieli jeszcze inne fury i bardzo bym chciał je przetestować, ale teraz jedźmy sobie na drift Subarką. Napęd na 4 koła. Zobaczymy, jak będzie się driftować właśnie tym samochodem. Subaru Impreza. I startujemy. Tutaj oczywiście nie mamy nitrousza. Spróbujmy tu podriftować coś. Wow. Właśnie, szkoda, że tutaj w Undergroundzie nie ma czegoś takiego jak Kiss the Wall. Ja myślę, że to dopiero w późniejszych latach zostało jakby wprowadzone do tego całego całej kultury driftowej. Albo po prostu twórcy gry wtedy o czymś takim nie wiedzieli, że istnieje coś takiego jak Kiss the Wall. 23 tysiące pointsów już jest. Aha, kurczę, ja cały czas z pasją próbowałem hamować na ręcznym, a tutaj używa się shifta. Wow, shifta do hamowania hamulcem ręcznym. No, ustawiłem sobie trudny poziom, więc tutaj przeciwnicy już będą się powoli zbliżać do moich wyników. Na początku to widzieliście z poprzednich odcinków, że wow, że szło mi bardzo spoko, ale w miarę postępów w grze będzie coraz trudniej. Później też zobaczycie w Need for Speed Undergroundzie, tam też będzie hardcore, Undergroundzie dwójce, bo też mam zamiar grać w dwójkę i tam też będzie właśnie taki hardcore z tym driftowaniem. Ja pamiętam, że miałem tam spore problemy w pewnym momencie. Przechodziłem nawet i po 3 albo i 4 razy jeden wyścig, albo i nawet więcej, żeby tylko to ukończyć. Musiałem zmienić poziom trudności na normalny. I tutaj w Undergroundzie jedynce też tak będzie później. Będzie naprawdę ten poziom trudności rósł wraz z postępami w grze. I ostatnie okrążenie, tak, mamy tu 4 okrążenia, więc możemy nabić sporą ilość punktów. Widzicie, że te drifty nie wychodzą jeszcze tak dobrze. Tak ładnie. Trochę samochód jest słaby. Mógłbym rzecz jasna trochę lepiej tutaj wchodzić w te zakręty. Tylko za każdym razem, kiedy wchodzę w taki dłuższy ślizg, no to niestety tracę sporo mocy. Tak. Staram się też łapać te strefy podwójnie punktowane przy krawędziach trasy. O, teraz ładnie udało się zarzucić duperę. I ostatnio, o, ach, szkoda, że ten ostatni drift się nie zaliczył. No trudno, zdarza się. Impreza wygrała. Jakiś winyl. Czyli naklejki po prostu. Naklejki, naklejki. Tutaj mamy magazyn. I drift track nowy odblokowany, czyli nowa trasa driftowa odblokowana, okej. Żadnych nowych samochodów. Te foty. Okej. Tutaj też żadnych nowych samochodów nie będzie, ale możemy sobie pomalować furę. Właściwie to okleić w nowe naklejki. Side. O, proszę bardzo. Coś tu mamy. Lubię tą piosenkę. I tak, moim zdaniem nie pasują za bardzo paski do tych takich wytrysków. No bo to są takie wytryski, no. Tak ktoś maznął po prostu farbą, gdzieś jest taka naklejka. Nie, ja zostawiam te paski. Te paski mi się podobają. Zresztą pasują do Subarki. Co, Stonek, nie pij mi tu herbatki. Uciekaj, no. Nie pij herbatki. Ej. Tam idź, idź się połóż ładnie. Ładny, grzeczny bądź, później się pobawimy. Okej, time trial i spróbuję moją Subarką. On może da mi jakieś fajne części tuningowe, unikalne. Zobaczymy. O Boże, gryzie znowu moje spodnie. Goddammit. Zawsze podczas odcinka coś tam odpierdziela. A niech sobie gryzie. Dobrze, tutaj tak, spacją było, tak, było nitro.
No i lecimy. Pierwszy wyścig w tym odcinku. Bardzo, bardzo mi się podoba tył tego Subaru. Nie wiem, jakoś tak mi się po prostu podoba, ale przód jest niestety okropny. O, no, teraz go na szczęście tak bardzo nie widać, bo światło z przednich reflektorów odrobinę przysłania tą brzydotę. No nie jest to ładne. Nie wiem, czy jest tutaj osoba oglądająca ten odcinek, której rzeczywiście ten przód tej Subarce się podoba. Możliwe, że jest, no bo kurczę, każdy ma inny gust, ale kurde, jest to jakiś mały procent tych moich widzów, na pewno. Na pewno, znam moją widownię. Dobrze, jedziemy. Tu mamy jedno okrążenie, no bo to jest tylko na czas, wyścig. I w miarę postępu i odblokowywania nowych części tuningowych, polepszania swoich furek, wiem, że to miejsce, które właśnie teraz przejechałem, gdzie jest dużo takich chopek, będzie bardzo trudne do przejechania. Będzie łatwo można What? Widzieliście? Ale teraz jaki fart. Kurde, no. Trzeba zrobić z tego jakiś funny moment. Ja. To był dosłownie fart. Nie wiem, jak to się stało. Ja naprawdę to... Wow, to nie było zamierzone. Nie wiem. Ja podejrzewam, że... Jakieś midi-floriany mi się uaktywniły we krwi i poczułem moc Jedi, przewidywania wydarzeń. Kurde, to było coś. No, właśnie w tamtych momentach najłatwiej jest w coś przywalić, bo nigdy nie wiesz, co ci cholera wyskoczy. O, tu mnie zarzuciło, Subarka źle się zachowała, muszę jechać naokoło. No, nieładnie, nie wiem, czy zaliczę. Mamy 21 sekund! 20 sekund do dojechania na miejsce, także niewiele czasu zostało, trzeba się trochę pośpieszyć. Już kanał burzowy, metę mamy przy wylocie z kanału burzowego, zostało 8 sekund. I tutaj można się rozwalić o to gówno i uwaga, 4 sekundy, 3 sekundy, słuchajcie, 2 sekundy dupa, nie, ło! No, tutaj będzie chyba ciężko, zwłaszcza Subarką. Tu by mi się przydała Mazda MX-5, moi drodzy. Cisnąłem i... Tak, więcej palił kapcia ten samochód niż przyspieszał z tym Nitrosem. No ale trudno. To teraz się postaramy. Już znam tą traskę, więc powinno pójść lepiej. Ale jest trudno, jest, zobaczcie, teraz trudno. Kurde, ten zje zaraz moje spoty, cholera. Astonek. Wiecie co, czasami z tym psem, dzisiaj szczególnie jest jakiś taki hiperaktywny, że mam go ochotę pokroić na plasterki. Zaczynając co do gonka. Gryzie wszystko, biega, lata, uspokoisz go, jest spokojny. Oglądam teraz takiego gościa na tym, na internecie, on też gdzieś tam w TVN-ie chyba występował, czy programy jego, to jest Amerykanin, nazywa się Cesar Millan, na pewno kojarzycie, gościu jest bardzo popularny, dorobił się milionów na samych psach właściwie. I bardzo, bardzo przydatne tipy co do psów pokazuje, opowiada, tak? Co należy robić, jak się należy zachowywać, bo psy widzą ten nasz świat zupełnie inaczej, w zupełnie innych barwach. Przede wszystkim przez gamę zapachów, przez to, co słyszą, a nie przez to głównie, co widzą, no nie? Bo my oceniamy świat przez to, jak go widzimy, jak go może tam czujemy dotykiem. A psy inaczej, tak? Psy inaczej odczytują zachowanie, psy czują nastrój u ludzi, psy wiedzą, kiedy człowiek jest podwładny, mimo że mają zupełnie inną budowę ciała niż ludzie, to mimo to wiedzą, kiedy człowiek, na przykład człowiek, który się garbi, wiedzą, że to jest ktoś podwładny, tak? A ktoś, kto jest wyprostowany, on ma tą energię, żeby nad czymś zapanować, żeby być tym przywódcą stada. No i właśnie oglądam sobie te odcinki, żeby jakoś zapanować nad moim astorkiem i wychodzi mi to coraz lepiej. Tak jak właśnie jazda w Need for Speed Underground, bo właśnie udaje mi się ukończyć wyścig z 3 sekundami przewagi. Bardzo fajnie, Subarka się spisała, chociaż za pierwszym razem dałem dupy, tam miałem jeden poważny wypadek.
Tak, performance. Dostaliśmy jakieś ulepszenie. I Turbo Package i ECU. Przyspieszenie. Ja bym wziął ECU. Spróbujmy. No i teraz mamy drag, mamy drift. Nie, mamy sprint, przepraszam, mamy drag i mamy drift. Cztery okrążenia na drifcie. Ja bym spróbował na dragu. Teraz mamy unikalną część, jeśli chodzi o przyspieszenie. Powinno pójść lepiej. To jest ulepszenie komputera. Powinno pójść lepiej. Mamy tutaj, wow, zobaczcie jakie fury. No zobaczcie jakie fury, pojawił się stary Focus, okej. Wow. Poważnie na piątkę, ach. Jeszcze raz będzie trzeba jechać. Może uda się go podgonić jakimś cudem, ale wątpię. Wszyscy z tyłu się porozwalali. Może ten też się jakoś tam rozwali, to by był fart. A wiem, że ja na odcinkach często mam farta, ale tym razem to chyba nie wypali. Więc jeszcze raz. Fatalny start, fatalna zmiana biegów na początku. Dobrze, i próbujemy. No jakoś idzie, ktoś tutaj goni jeszcze. O. Perfect shift. Goni mnie tutaj dziad. Nie ma, gdzie się pchasz? A dobra, niech goni. Musiał przyhamować przed tym autem. Haha. To się nazywało pojedynek, czyli co? Jednak część coś tam pomogła. Widzieliście, że start był mocny, chociaż biegi nie do końca dobrze pozmieniałem. Tak. Reszta poszła całkiem fajnie. Się tak obracam do tyłu, patrzę co on tam robi. Cały czas muszę na tego psa zerkać, wiecie. To jest naprawdę kłopotliwe podczas nagrywania. No ale jak się decyduje ktoś na psa, no to musi mieć na uwadze to, że będzie miał z nim problemy, będzie trzeba się nim opiekować, zwłaszcza takim małym pieskiem, dzieckiem. Mamy przyciemnienie szyb. No i coś tam jeszcze było, chyba naklejki jakieś albo coś takiego. No i sprint, trzeba pojechać. Zobaczymy jak mi pójdzie tutaj, zwłaszcza na starcie mam napęd na 4 koła. Cały czas się tym tak, wiecie, dowartościowuję, że ten napęd na 4 koła. I zobaczymy jak mi pójdzie. Mamy tego Peugeota. Z tego co mi też niektórzy pisali, Peugeot jest dobry na zakręty. Później będą te bodykity, tak? Będzie można do jednego samochodu wybrać sobie bodykit na końcu gry. To jest takie fajne, no nie? Tylko jeden samochód możemy wybrać, aby miał ten zajebisty bodykit. Chyba tak było, albo to było w Undergroundzie 2. Uuu, co ten tur tam wyprawia? Cholera, szlak by go trafił. No, tak moje przyszłe odcinki będą wyglądały właśnie z Need for Speed. W ogóle na YouTubie. A, no nie ma za co przepraszać, tak, normalna sprawa. Tak jakbym miał małe dziecko, też bym pewnie nagrywał w ten sposób, że cały czas by coś tam ryczało w tle. No, normalna ludzka rzecz, tak. To nie jest telewizja. Tu się takie rzeczy dzieją normalnie. Nie unikam takich rzeczy nawet, nie zamykam tego psa gdzieś tam pod taczką, tak. Żeby tylko nagrać odcinek, żeby było idealnie. Życie nie jest idealne. W ogóle ja tak oglądam czasami swoje nagrania z gier i nie z gier i tak patrzę na swoją twarz. Ja w ogóle czuję się podczas nagrywania tych odcinków taki bardzo radosny, no nie? I też w moim tonie głosie, w moim głosie możecie wyczuć to, że jestem jakiś tam zadowolony, szczęśliwy albo że coś tam osiągnąłem i czuję taką radochę, tak jak teraz. Słyszycie, ten ton głosu jest taki wesoły, no nie? A jak się ogląda moją twarz, ja staram się dużo uśmiechać przez to, tak? Jak się ogląda moją twarz, zwłaszcza jak jestem skupiony, to macie wrażenie, że oglądacie jakiegoś kolesia, który jest totalnie naćpany, albo który jest smutny z niewiadomych przyczyn, tak? Właśnie wygrał wyścig, a on jest zupełnie opanowany, smutny i what the fuck. No. I staram się właśnie to jakoś skorygować, uśmiechając się do kamery, żeby moja twarz wyglądała bardziej wesoło, żebyście wy też widzieli, że ja się uśmiecham. No bo to nie chodzi o to, czy to jest prawdziwe w tym momencie, czy nie, bo
to co się ogląda na YouTubie często nie jest prawdziwe, w sensie te wszystkie uśmiechy, to wymuszone takie szczęście, wymuszone bycie ciągle pozytywnym, tak? Ale tu chodzi o to, żeby moim wyrazem twarzy przekazał to, co mam we wnętrzu, no bo patrząc się w grę i skupiając się na tej jeździe, mam tą twarz taką skupioną, że naprawdę muszę coś tam zrobić, coś tam kogoś pokonać, kogoś wyprzedzić, nie? Tutaj jakiś magazyn. A patrzę, czy są nowe auta, ale nie ma. No i drift mi został. I staram się właśnie też trochę uśmiechać, żeby osoby, które nawet nowe przyjdą na mój kanał, żeby zobaczyły, o, gościu nie jest jakiś tam cały czas smutny czy coś, tylko żeby pokazać ten uśmiech, tak, że też potrafię się uśmiechać. Ej, ale to na przestrzeni... Ej, ty tam, mały! Rozkojarzył mnie, to nie było fajne. Ty! No. O, lera. Musiał się odpalić. Teraz, jak zacząłem nagrywanie, to był spokojny. Leżał sobie na spokojnie. Usłyszał mój... Fajnie, właśnie się zlał. Kupiłem sobie specjalnie pieluchy, żeby wycierać. Pieluchy zajebiście wchłaniają szczochy, wiecie? Więc jak będziecie mieli małego pieska, kupcie sobie tak taką dużą pakę pieluch. Świetnie się tym wyciera dywan, podłogę, to zajebiście wchłania. No i nie śmierdzi później. Zresztą całe szczęście, że siuśki psa nie śmierdzą tak mocno. Akurat mojego śmierdzą jakimiś takimi orzeszkami, nie? A jakbym miał kota małego albo coś, to by była makabra. Kiedyś moja siostra miała kota i mój pies Amir, drugi pies, którego mam, przegryzł mu ogonek. Także musiał jechać do szpitala i musieli mu go przyszyć, prawda? I ten kot musiał być w domu przez jakiś czas i w ogóle on tak cierpiał, że nie czuł nawet kiedy sika, a kiedy nie sika. I przez to wszystko, no po prostu tak śmierdziało, że to był szok. Dlatego jeśli chcecie, zastanawiacie się nad kotem albo nad psem i myślicie o siuśkach, no to ja wam polecam psa. Ale nie chcę mówić nic o kupach, bo pewnie ktoś tam może je podczas tego odcinka albo coś. I nie chcę mu narobić tam jakiegoś brzydkiego smaku czy coś w tym rodzaju. Więc jedzcie sobie na spokojnie. I gitara. Okej. I zobaczcie, mamy już trzecie okrążenie. Ojej, na razie mam sporą przewagę. Może ta trasa... Ej, ty tam! Kurde. Może ta trasa jest taka akurat teraz łatwiejsza, gdzie boty dają troszeczkę na luz. A wiecie, że ta trasa w ogóle pojawia się w Undergroundzie 2? To tak na marginesie. Też możecie ją później sobie pośmigać. Później to będziemy mieli tutaj takie fury w jedynce też. No to szok. Chętnie bym dodał tutaj sobie jakąś taką modyfikację na Kiss the Wall, żeby, wiecie, dotknąć, tak jak mamy w Fordzie Horizon 3, żeby dotknąć leciutko tym zderzakiem z tyłu ściany podczas driftu i byśmy dostali na przykład jakiś tam dodatkowy mnożnik do punktów na przykład. To by było dobre. Vinyl, czyli naklejki. O! Dostaliśmy też chyba końcówki układu wydechowego. Winyle, a zobaczymy w ogóle, czy są jakieś ciekawe. Zobaczcie, możemy sobie końcówki wymienić. Ty! No już wariuje tam. Musiałbym do niego pójść, ale dajmy sobie spokój. Niech tam trochę powariuje. Ja mu tam zaraz odpalę po tym odcinku. Się nim zajmę konkretnie. Moment, aha, miałem naklejki jeszcze sprawdzić, bo są nowe. A, side. On tam robi, Boże. Modern. Okej, spróbujmy. Może te będą pasować. Ty! O, masakra. Ja muszę nagrać odcinek z tą zabawką w cudzysłowie, którą teraz są wyciągnął. Dobrze. O, pasuje mi taki jasny kolor. No, dobra. Mogę już kolejne kolory? Nie, jeszcze nie.
Wow. Ej, niebieski dajmy, do Subarki będzie pasował. O, ekstra. Niebieska Subarka i... by było jeszcze spoko, jakby była niebieska. Spróbujmy. Nie. Nie, dobra, zostawmy tą czerwoną, było ok. Nie ma co tutaj psuć. A tak na marginesie, podobał wam się ostatni odcinek z Undergrounda 1? Słuchajcie, wezmę tego psa. Wezmę go. Broi mi ten pies, no. Lubi mnie, ale mi broi. Broi mi tam. Muszę go mieć na rękach teraz. Zostaw moje słuchawki, ty szczurze mały. Za mały szerszeń. Ja go kiedyś pokroję na plaster. Chodź. Mamy teraz mistrzostwa. Dam radę jedną ręką wygrać? Jedziemy z tym. Kurde. Chodź, patrz. Ty klikaj nitro. Muszę mu jakąś zabawkę pożyć na spację. Nitro klikaj. Dobra. Siedzimy. Trzymaj się, pies. Co on tam żre do cholery? Ej! Mały! No kurde! Nie on mi po... Nie szarp się. Wiecie, że on, odkąd go mam, już urosł 1 kg? Jak go kupiłem, to ważył 6,4, a dzisiaj go ważyłem i waży 7,4, mały skubanie. Jak ten szerszeń rośnie. Niektóre odcinki, te zwłaszcza, które teraz oglądacie u mnie na YouTubie, jak są jakieś tam ciche, w sensie nic się nie dzieje w tle, to znaczy, że mały szerszeń wtedy śpi. No leż tu, mały, bo ja tu... Gdzie ty tam lecisz? Zostań tu. Zostaw mój aparat! Kurde. Leż tu. Tu, siad. Kurde, moje słuchawki mu się wbiły w dupę. Tu, ładnie leż. Dobra. Siedzi na kolanach. Muszę go trzymać. Ach. Leżeć. O Boże. Nie odpalaj się, no kurde. Aston. Tak będą wyglądały moje odcinki od teraz. Znaczy, jeszcze parę tygodni będę musiał się z nim pomęczyć. Później będzie miał budę. Będzie nam... Teraz go prokroję na plasterki. Przestań! Mały! On jest jak małe dziecko w supermarkecie. Jak nie dostanie to, czego chce, to będzie skomlał i skomlał. Chodź tu. Co za odcinek? Nie! Kurde, jaki on się robi silny już, skubaniec. Mały Doberman. Dawaj nitro! No co? Już, uspokój się, no uspokój się. Ja wiem, że ty nie mówisz, ja wiem, że to nie mówię. Trzeba cię zaszczepić przeciw ścieknie, bo jesteś jakiś nadpobudliwy. No już, uspokój się. Już, spokojnie. No tak, ty najważniejszy jesteś, tak? Ty najważniejszy. Lecz sobie spokojnie, piesele. No lecz sobie, lecz. No ty jesteś tak. No kurde, musisz teraz zaczynać, jak ja zacząłem wyścig. Nie mogłeś podczas... Ej, mały! Dobra, zdupię. Kurde, muszę pamiętać, żeby jego sztofy wyprzeć. Goddammit. Ten dywan to będzie się nadawał do wyrzucenia po tym jego wychowywaniu. Kurde, wiecie co teraz zrobiłem? Musiałem się odwrócić na psa, żeby zobaczyć co on tam do cholery robi. I w grze nacisnąłem B, żeby spojrzeć się w grze do tyłu. No blondynka ze mnie.
Ja pierdziu. Aha, rurę sobie, dobra, niech gryzie tą rurę metalową. Niech sobie postrzępi te zębiska. On ma teraz taki okres, że musi strzępić sobie zęby, bo mu rosną i go spędzą, czy coś tam. Małe psy właśnie tak mają. Mogłem wziąć tego mniej pobudliwego, bo tam miałem wybór. Jak pojechałem do gościa, który sprzedawał te pieski, to były dwa. Oba samczyki, suczka była już sprzedana wtedy. A ja chciałem właśnie suczkę, ale to nie szkodzi. No, ale mam pieseła. No i jeden właśnie był nadpobudliwy. Taki co, od razu tutaj bawić się, wszystko tam gryźć, wszystko zabierać. A drugi był taki, żeby się przytulić, żeby coś tam przyjść, pogadać. No i ja oczywiście wziąłem tego nadpobudliwego małego szczura. No i teraz będę musiał się z tym zmagać. A propos do ostatniego odcinka, podobał wam się odcinek? Od połowy... Tak, od połowy czarny ekran. Fantastyczna obróbka, Lucek, 10 na 10. Ja tak sobie myślę, kurde, taki długi odcinek nagrywałem? Właśnie mi się wydawało, że jakiś tam krótki był. Ale dobra, może mi się coś przyśniło, no nie? Rzeczywiście był... O cholera, tu już koniec wyścigu. Rzeczywiście miał być krótki, tylko kurde, coś w obróbce się popsuło i się wyrenderował z czarnym ekranem, ponad chyba tam połowa, dlatego dzisiaj sobie pogramy chwilę dłużej. Jako rekompensata. Normalnie tak celuję, żeby odcinek trwał około 20-25 minut, coś takiego. Bo ta gra tak naprawdę nie jest specjalnie... Superka! Wow. Ej, ostatnio tyle tej Supry na moim kanale jest, że ja powinienem chyba nazwać ten kanał teraz Supra. Naprawdę, ale pierwszy raz pojawiła się w Undergroundzie tutaj Supra. Jadę pod prąd. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo tutaj akurat z prądem bardziej się opłaca. Taka sama droga jest. Tutaj możemy tylko więcej punktów w stylu zdobyć. Nie! Damn it. Aha, mamy tu dwa lapsy, więc jakoś powinno się udać. Z tym, że tak, to są mistrzostwa. I na każdych mistrzostwach chyba musimy być pierwsi, żeby je wygrać. Nie ma tutaj punktacji generalnej. Zobaczymy, czy uda się ich podgonić, czy też nie. Słyszycie w ogóle tę muzykę? Te klimaty antygrandowe? Nie przypomina wam się ty sam z dawnych lat? Byłeś mały? Mówiłeś, mamo, jeszcze chwilę chcę pograć, później zrobię zadanie domowe. Ej, zrobiłeś już zadanie domowe? A dzisiaj nic nie zadali. No to graj. Na bank żadna mama, ani żaden tata nie powiedział wam, no to graj sobie. Graj sobie, synku, albo idź sobie pograj. Nie. Albo idź na dwór. Idziesz na dwór, grasz w piłkę, przychodzisz brudny. Przedeś brudny, co ty sobie myślisz? O. Grasz na kompie. Czemu tak długo grasz na kompie? Idź na dwór. I znowu idziesz na dwór. Gdzie ty się szlajasz tak długo? Co ty robisz? Typowe. Co, myślicie, że tylko wy tak macie? Normalna sprawa. Rodzicom nie przegadasz, nie. Każdy musi przez to przejść niestety, także się nie przejmujcie. Grajcie sobie, kiedy macie czas, ale zadania domowe też róbcie. Zresztą współczuję z wam z tymi zadaniami domowymi. Nauczyciele zadają je po to, żeby mniej roboty mieć później na lekcjach, teoretycznie. Dobrze, mamy tu trzecią pozycję i Supra jest na drugiej, z przodu jedzie chyba Subarka. Są ostatnie metry tego okrążenia, niestety. Nie wiem, raczej nie uda się ich podgonić, bo jadą jak szaleni. Może jakimś cudem rozwalą się tu na hopkach, ale wątpię w to, bo... No właśnie. Restart, niestety. Teraz powinno mi pójść lepiej. Także trzymajcie kciukasy. To nitro jeszcze w ogóle nic nie daje, tak naprawdę... Bardziej nam da do boosta, do czasu na okrążeniu, przejechanie tego okrążenia czysto, niż wciskanie nitra na każdym rozpędzaniu się. Gdzie tak naprawdę największy sens jest wciskać nitro, bo
Chyba nikt z was nie wciska nitera wtedy, kiedy jedziecie 350 km na godzinę, żeby jechać 351 przez ułamek sekundy. Nitera się używa do rozpędzania. Przynajmniej tak jest w NFS-ach. To jest... Manda. To jest jedyne słuszne używanie jakiegokolwiek boosta w grach wyścigowych. Zobaczymy, jak oni jeżdżą. Czy tu w ogóle działa tunel aerodynamiczny? To chyba nie na normalnych wyścigach. Boże, ja mam wrażenie, że mój samochód jest najwolniejszy ze wszystkich możliwych w grze na tym poziomie trudności. Za ten poziom trudności dostajemy 6000 dolarów, ale co my właściwie z tych 6000 dolarów mamy? No co? Części sobie jakieś kupimy? No nie, no, na części zawsze mnie będzie stać, bo mam już tam 20000 dolarów. No wszystko mnie właściwie stać teraz, nie? Także tak naprawdę wygrywa się kasę tutaj w Wonderlandzie po to, żeby się wygrywało. Nawet jak chcemy tam zmienić sobie samochód na jakiś inny, to kosztuje tyle, że w ogóle nas ta cena jakoś nie zaboli tutaj w grze, więc nikt mnie nie powinien celować w tej grze po to, aby zarabiać jakoś dużo kasy. To nie ma w ogóle żadnego sensu. Ja natomiast wybieram sobie wysoki poziom trudności po to, aby poczuć rywalizację, no bo jednak bądź co bądź, gramy tu z botami, nie są to prawdziwi gracze. A fajnie by było, gdyby byli prawdziwi, co? Zupełnie inna gra. No ale nie są to prawdziwi gracze i musimy się zmagać z dość łatwą inteligencją do pobicia, jeśli weźmiemy sobie tryb normalny albo łatwy. Zobaczcie, znowu mam problem w tym miejscu. Znowu mi odeszli. Ale miałem jedną poważną kraksę. Ciekawy jestem, czy gdybym nie miał tej poważnej kraksy, to czy też oni by mi tak odeszli. Będę musiał sobie jeszcze raz ten wyścig pojechać. No i... What? Świetnie. Dobra, a zobaczymy jedną rzecz. Jednego wyścigu nie ukończyłem i czy muszę go restartować za wszelką cenę? Chyba nie. Nie, spoko. Pierwsze dwa wygrane, więc jest tutaj jakaś klasyfikacja generalna. Elegancko, wygrałem. Fantastycznie. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Możemy zainstalować nowe rzeczy do samochodu. Będziemy mieli teraz niezłą furę. Idę opanować tego psa. A wytrzymajcie się gorąco. Na razie, pa pa.